Masz silne dłonie, wiesz? Panie Oskarze, cały czas sprzątamy. A dlaczego ty jesteś bez koszulki? Pani Maria mi tak kazała. Możesz nie kłamać. Weź tą szmatę i wycieraj kurz. Ty tak samo. Co ty sobie myślisz, że tutaj jest jakiś Luna Beach? Sami? A pani czego chce? O, zaraz, czego chce? Przyszłam zobaczyć nowy nabytek pani Marii. No całkiem, całkiem super. Ile macie lat? 20. A ty? 16. O, 20 to już tak może za dużo, ale 16 to w sam raz. Może zostaniesz moim lokajem? Nie, pracuję dla pani Marii. A może ja? Taki jeszcze młody, sprawny? O, 20 lat to już... Troszkę za dużo. Ja jestem w pracy, przepraszam, muszę sprzątać. Ja samo aktyczny? Ja. A ja odpowiedni? Przestań, proszę cię. Coś jest nie tak. Chodź, zapędzi mi sobie. Nie, proszę no pani, chodź, absolutnie. Ale chodź, ale ja rzuć tą szmatę nie. Na chwilkę. Pani Maria no, nie będzie zadowolona. Będzie. Nie, no. Nie możemy. Ja... Te trzy kółeczka tylko. Jestem no. W pracy. Tak? Naprawdę. I podoba ci się ta praca? Tak, no, jest. Może byś u mnie było lepiej. Nie. Ale wy macie tutaj ruch w tym domu. Tyle ludzi. Jak wy sobie dajecie z tym radę? No, mama nie próżnuje. Mama nie próżnuje. Wiesz co? No. Zadzwonię, żeby nam kawę zrobili. O, no fantastyczny pomysł. No, żeby coś zaczęli w końcu robić. Dwie kawy. O, z przyjemnością się napiję kawy. Zuzia w ogóle choruje, wiesz? Tak? No, wezwałem już lekarza. Nie wiesz, co jej jest? Nie wiem. Miejmy nadzieję, że... Proszę. Dlaczego tak długo? Dziękuję, może? Dlaczego tak długo? Dlaczego mi psujesz nastrój całe życie? Idź stąd, dobrze? Poza tym, czy nie można pomyśleć... Hej, hej, wracaj tu! Nie można pomyśleć, jak powiedziałam, że to jest mój kubek, to jest to jest po prostu oszołom, no naprawdę, panie. Takie proste coś zadanie. Jeszcze? Jak ty do mnie powiedziałeś? Panie Oskarze. No, no, idź już stąd, no oszołom, no, słuchaj, proszę cię, to jest po prostu jakiś... No nie dziwię cię, że jesteś taki zmęczony. Nie dość, że kurdupel, to jeszcze oszołom. O, nie dziwię się, że jesteś taki zmęczony, naprawdę. Mam fantastyczny pomysł, Oskar, wiesz co? Dobra, dajesz. Mam maseczkę. Pójdziemy, nałożę ci, odpoczniesz, wypiękniejesz i jeszcze bardziej oczywiście. A teraz rozkoszujmy się słoneczkiem. Czego? Ja do chorego. A, proszę. Zuzia odpoczywa. O, a co to za przystojny dżentelmen? Ja jestem doktor. Mówił na mnie pan doktor, ale może być doktor. Pan doktor, jakie południowe imię. Dobrze, dobrze. Zuzia ma temperaturę. Trzeba się nią zająć. Zaraz badamy chorą.
Lokaj 32. Tak panią oskarżę? Przyprowadź Zuzię. Dobrze. Zuzia coś ostatnio za często choruje. Zaraz badamy, Zuzia. Oddychaj. Zuzia ma anginę. Lokaj 69, chodź tutaj, zdejmij mi maseczkę. Słucham, panie oskarze. Maseczka. Cało nie zejdzie. Szybciej. Proszę. Troszeczkę tych wągrów powychodziło. Oskar, czy ty wiesz, że ty już pół godziny chodzisz w tej samej marynarce? Ja nie wiem, ja już bym tu coś zmieniła, bo jakoś tak wyglądasz niekorzystnie. Wyrzucę ją. Podasz mi? Oczywiście. Proszę mi oczywiście. Pomóc to zdjąć. Oczywiście. A później wyrzucić do kosza. No zobacz. Zegarek też. Całkiem inna ta marynarka. Taka bardziej twarzowa, wiosenna. Leciu, no od razu inaczej wyglądasz. No coś jeszcze by pasowało na rękę założyć. Zegarek. Tak. Są gamoni, widzisz, nie potrafią, nie myślą w ogóle. Jak człowiek nie powie, to już ostatni nic. Z pańskiej kolekcji, 30 w tym miesiącu. Załóż i nie gadaj, nie pouczenie. Przypominam tylko, że trzeba zakup zrobić. Ale nie umiesz tego, weź mi kochana. Ojej, jak to się robi? Nic, chyba tak jakoś. No nie, jak już mówiłeś, przytul. Pomalutko. A jak to się robi? No przytulić. Ułożyło się. Ła, poczekaj, nie, bo to odwrotnie trzeba zrobić. Tak? O Jezu. O, teraz i tutaj zapnij, możesz? Jak to się zapina? Pomóż mi może, zapnij. O, jest zapięty. No nareszcie. Dobrze, siądźmy chwilkę. Ojejku, to co teraz, Oskarku? Opiernicz. Znowu. O. Dobrze, dlaczego was tu wezwałem, słucham? Znowu coś panu nie odpowiada. Mam tu wszystko spisane w notesie. O, no to fajnie, że prowadzisz taki notes, bo to wtedy człowiek ma jakieś rozeznanie, co się w tym domu dzieje. No. O, jest. Lokaj 32. Tak, czyli ten. Aha, rozumiem. 27 kwiecień, 15:02. Nie, no to po prostu jest skandal. No 15:06:08, ale żeby 15:02? Zamiast prasować, oglądał Sidła Miłości, wyobrażasz sobie? Ja nie oglądałem Sideł Miłości. Panie Oskarze, ja nie oglądam w ogóle tego serialu. Nie wiem, skąd ma pan tego. Tak, nie oglądasz, a skąd wie, że to jest serial? No każdy to chyba wie. Każdy to ogląda. Wystarczy telewizję, widzieć reklamę. Dobrze, lokaj 69. To jest lepsze. Aha. 29 kwietnia o 12:38 czasu polskiego dwa razy kichnąłeś z salonie, wiedząc, że nie toleruje takiego zachowania. No po prostu to już jest skandal. No, jeżeli pan Oskar powiedział nie kichać w salonie, to znaczy nie kichać w salonie. 3 maja, czyli święto niepodległości. Aha. Tak. 6, czekaj chwilę. O, jest. 3 maja w Dzień Niepodległości nie uprasowałeś flagi z wierzchniej strony. Ale która to jest wierzchnia strona flagi, panie oskarze? Nie da się rozpoznać wierzchniej strony. Flaga ma dwie takie same strony. No flaga musi być uprasowana z dwóch stron. A jak wiatr zawieje z innej strony? Co ty mi powiesz? Masz dokładnie wykonywać pracę, to wykonuj z dwóch stron. Najmądrzejszy ze wsi. No. 5 maja puściłeś gaz, kolokwialnie rzecz biorąc z bąka, i być może dlatego Zuzia jest chora. To nie ja. No tak zatrułeś zwierzątko, no przecież ona jest tak wrażliwa na zapachy. Boże, Oskar, jak ty możesz z tym towarzystwem wytrzymywać? Rozpędź to wszystko na 4 wiatry. Przecież to matka ich zatrudniła. Odłóż notes, odłóż. O, no.